Witamy Was w kolejnym odcinku Real Talk. Jestem DJ Shadowface, dzisiaj gościmy Daniela Moro. Dlaczego jesteś w Holandii właśnie? Skąd się wziąłeś i... Dlaczego jestem w Holandii? A nie w Australii, kurde. No na szczęście nie jestem w Australii, teraz pożarów nie gaszę. Ja zazwyczaj pożary... Jak się mówi? Zniecam. Pożary zniecam. Nie, to taki żart głupi, to się wygląda, oczywiście. Dlaczego jestem w Holandii? No co, w wieku 16 lat przyjechałem tutaj na wakacje do taty, bo tutaj pracował. Później co, w wieku 18 lat urodził mi się syn, przyjechałem, zacząłem pracować, no i tak tutaj jestem do dzisiaj. Czyli trochę już tu, ile lat jesteś w Holandii? 18. 18, no to... 18 lat, no i nie mam zamiaru zbytnio wracać, gdzie dzieciaki chodzą do szkoły, mam dwójkę dzieci, nie? Syn 14 lat, córka 5, za chwilę 6 będzie miała i nie wyobrażam sobie na przykład teraz, żeby te dzieci po tylu latach jechały do Polski, przestawiały się, wiesz, na polską mentalność i tak dalej, szkoły, zmieniać, wiesz. Dla mnie priorytet teraz, żeby tutaj być w tej Polsce, bez względu na to, co się stanie w przyszłości z moją muzyką, czy będzie lepiej, level wyżej, czy niżej, wiesz, zawsze zostanę tutaj. No właśnie, bo... Póki co. Bo właśnie... Miałem się dopytać, dlaczego uliczy rap? Taki się wydaje spokojny, ogarnięty ziomek, a rapie tak agresywnie i na koncertach. Wiesz co, nie, no nie. Widzimy, na backstage'u jesteśmy tacy wyluzowani. Nie, no wydaje mi się, że to wiesz, wszystko przychodzi z wiekiem, nie? To pierwsza moja płyta i tak dalej może być taka spostrzegana, bo miałem ile 25 lat, jak ją robiłem, inaczej miałem w głowie poukładane, wszystko przychodzi z wiekiem. Teraz mam 33, praktycznie i ta trzecia płyta, którą robię, będzie całkiem inna niż te poprzednie. A gdzie nagrywasz? Co, gdzie nagrywam? Pierwsze dwie płyty robiłem u Felixa DJ-a, gdzieś tam po drodze. Felix, pozdro. Pozdro DJ Felix, tak, szacunek pełen. Teraz trzecią płytę robię u Gipsa w studiu z Olivierem, Olsonem z BOR. On mnie realizuje, bardzo dobry chłopak. Gips, tak, ten producer, tak. W Dope House Studio. Tak, zmieniłem studio, po prostu no, przy trzeciej płycie gdzieś tam, kurde, będę w pewnym momencie się z Felixem nie dogadaliśmy. Żyjemy normalnie na stopie koleżeńskiej, nadal wszystko ok. Ale gdzieś tam stwierdziłem, że muszę iść dalej i wydaje mi się, że... Taka Daro, co był w pierwszym odcinku, też właśnie nagrywał pierwsze kawałki u Felixa. Tak? No, nie, no Felix ogólnie człowiek legenda, wiesz, jeżeli no chodzi tak, o tak. Rap, on tam przemielił naprawdę, kurwa, raperów topowych na dzień dzisiejszy, to wszyscy to topka, gdzie tam u niego byli, nie? Także naprawdę pełen szacunek dla niego. Kozak, pełen kozak. On w ogóle mnie nauczył, co to jest. Ja do DJ-a Felixa, jak przyszedłem do studia pierwszy raz w życiu, zaciągnąłem tam Ruby, Fonos do... Niedawna jeszcze, Ruby Fonos, teraz powiedzcie, nie mylę, Golden Boy, go tam nie śledzę jego poczynań. Jak ja wszedłem do studia, do DJ-a Felixa, to tak naprawdę ja nie widziałem, co to jest tempo, nie widziałem, co to jest beat, jak mam w ogóle nawijać, wiesz, on mnie wszystkiego nauczył, by powiedział, Daniel, to jest tempo, beat, musisz wpadać w beat, musisz, wiesz, ciemny byłem po prostu, wiesz, bo ja... Z rapem przeszedłem taką przygodę, że w wieku 14-15 lat sobie pisałem wierszyki jakieś, wiesz. To były takie wiersze, jakieś tam, coś tam widziałem. Rymowanki. Jakieś rymowanki, ktoś mnie tam poprosił, Danie, ty masz do tego talent, weź mi napisz, na przykład kolega mój, przeprosiny dla mojej dupy, bo dojebałem. Coś zrobiłem chujowego, wiesz, ja mówię, ziomek, daj mi tutaj powiedz, co się stało, gdzie byłeś, co odjebałeś, ja ci to tak zarymuję, że będzie wszystko okej. Okay. No ja mu to kurde posklejałem, na drugi dzień do mnie dzwoni, mówi, mordo, kurwa, mać. On do mnie mówi, kochanie, ty miałeś talent, ukryty trafię, co zrobiłeś. Naprawdę tak było, no tak było, nie? No a potem tutaj jak przyjechałem do Holandii, zacząłem sobie smażyć dzioło i tak dalej, bo teraz już nie palę, ale paliłem, to gdzieś zacząłem sobie to, wiesz, pisać już bardziej takie pod rap, ale to też nie było pod beat, tylko pisane, dlatego też można zobaczyć z tej mojej pierwszej płyty i z drugiej płyty, że te większość moich kawałków jest taka jednostajna, czyli jest, wiesz, na, bo ja pierwszy zawsze pisałem kawałek, wiesz, zadzi te linijki, one tak na kartce czy na komputerze, one wyglądały tak samo. Takie linie proste. I tak samo to potem brzmiało. Wiesz, ja się nie ukrywam, mi zawsze brakowało flow. Na trzeciej płycie to zmieniłem, może do tego dojdziemy później. Ale tak to wyglądało, że tą właśnie ten nawyk z przeszłości gdzieś tam zaszczepił mi się i miał wpływ na moje gdzieś tam twórczość. Dlatego no. Właśnie jak wygląda twoja dyskografia? Wydałeś już dwie płyty, zbliża się trzecia. Trzeci rok już obudziłem. Pierwsza wyszła w 2000, strefie. No, ciemna strefa, tak. Pierwsza w ciemnej strefie, druga ogólnie to siebie sam wydałem. Z Tepy mi tam całą dystrybucję zrobili, digitale i tak dalej. Ale ogólnie dwie całe płyty zrobiłem sam, nie? Jako sam się wydałem. No właśnie miałem pytać, bo wydałeś właśnie w ciemnej strefie, wydałeś w Step Record, Stepa, czyli no. Można powiedzieć, że tak prawie na legalu, jak nie całkiem na legalu, tak? Hajsu wpadło? Nie. Nie wpadło i nie liczę zbytnio na to. Jak wpadnie, to będzie fajnie, ale poszło. Zwróciło się za studio chociaż? Za studio z pierwszej na pewno nie. Z pierwszej to tak naprawdę... Pierwsza to jest taka promocja, wiesz, Zodzi. Ja jak zrobiłem pierwszą płytę,
to wytłoczyłem, pamiętam, chyba tysiąc tych płyt i jeździłem na supporty, tak jak mówiłem tutaj wcześniej kolegom, czasami za te supporty to ja przyjeżdżałem i musiałem zastępstwo płacić, bo przyjeżdżali, kto ty jesteś, wiesz. Ja mówię, no nikt, no tak, przyjechałem tutaj pograć, wiesz. Płaciłem za wjazd, płaciłem za drinki, zagrałem, no tam jeszcze, wiesz, czasami wyszło fajnie, czasami wyszło gorzej, wiadomo, stres, trema. I co? Później, no i co, ta pierwsza płyta, ja ją woziłem po tych koncertach, rozdawałem, wiesz, ludziom, no, dawałem, to, wie, macie tutaj, wiesz, nie chciałem żadnych pieniędzy za to, gdzieś tam na jakieś domy dziecka wysyłałem, tutaj nawet stąd, z Holandii jeździłem na pocztę i robiłem paczki, po 100 płyt wysyłałem na domy dziecka gdzieś i tak dalej, po to, żeby po prostu gdzieś to się rozeszło, no po co ma dom w domu leżeć, nikt nie chce tego kupywać, no bo wiadomo, skoro wychodzi w danym momencie płyta Daniel Moro, nie wiadomo, kto to jest tak naprawdę. Rozumiem. I wychodzi płyta jakiegoś topowego rapera, wiesz, i ktoś ma jakiś Małola 30 zł. I on mówi, ty, no kurwa, trochę ryzyko dać te 30 zł na Daniela Moro, jak wiem, tutaj kupię na przykład tego i wiem, że jest kozak, wiesz, zodzi. Dlatego ja jeździłem i rozdawałem, nie liczyłem na jakieś tam fanfary, nie liczyłem na zyski, na żaden fame, bo dzisiaj nie liczę, wiesz. Nie, rozumiem cię, bo tak samo większość płyt to możecie złapać ze sceny, albo dostać w oko, także wpadajcie w kaskach na eventy. A druga płyta? Druga płyta to już było, wiesz, po tej pierwszej się troszeczkę rozkręciłem. Druga płyta to już bardziej zacząłem pisać pod bity, już obeznałem się z tym, jak to wszystko wygląda. I ja w ogóle to jeszcze wróćmy do tej pierwszej płyty. Z tą pierwszą płytą było tak, że mi się wydawało, że jak ja wyszedłem ze studia i nagrałem kawałek, DJ Filip gdzieś mi tam to montował, składał i mi się wydawało, że ja już mam kurwa kawałek gotowy na płytę. Nie, sobie tak uzbierałem chyba 30 tych numerów i pamiętam, pojechałem w 2013 roku do Bonusa, robiliśmy wtedy Zwariowane Życie i potem przyjechaliśmy tutaj klip kręcić do Holandii i mówię, ty mordo, to ja wydajesz tą płytę, nie? A Bonus się mnie pyta, mordo, a co masz wszystko już zrobione? Ja mówię, no kurwa, 30 numerów, nie? Mówię, 30 numerów, wybierzemy 20 najlepszych. Mówi, dobra, to dawaj, wiesz, pokaż mi ten. A ja mu kurwa plewki pokazuję ze studia, nie? On mówi, mordo, przecież to jest kurwa 50% roboty dopiero, jak nie, wiesz, to jak nie 30, nie? Jeszcze aranże, ja mówię, co to są aranże do niego, nie? On mówi, no jak to, odsyłasz do producenta, producent ci robi aranżację, potem ci to przysyła, potem idzie na mix, masterik i tak dalej. Ja mówię, kurwa mać, chłopie, co to jest? On mówi, ziomek, no to musisz chyba czekać z tą płytą, nie? No i dopiero zacząłem się wszystkiego uczyć, więc z drugą płytą to już było bliżej, bo już wiedziałem, że musi być aranż, musi być mix, master, wiadomo, na gościny też się czeka bardzo długo. Tak to wyglądało, że pierwszą płytę robię 2 lata, drugą chyba rok czasu, no teraz jest trzecia, robię ją 3 lata, ale to ze względu kiedyś, na inne kiedyś, tam... Kiedyś nawet u mnie w studiu byłeś. No pamiętasz, jak no, ja byłem u niego w studiu i to już było po pierwszej płycie i to właśnie ja też jestem taki, że ujebałem sobie tego DJ-a Felixa całkowicie, że z nim tylko potrafiłem tworzyć jakąkolwiek muzykę, z nim dobrze się czułem, nie stresowałem się, bo ogólnie ma coś takiego, że jak jestem w studio i przyjdzie jakiś mój kolega, nawet jestem w kabinie i widzę, że ktoś wyszedł do studia i siema, tam się witają, to w momencie dostaję blokadę. Tak by mnie zatykało, jest koniec i potrafię w ogóle najsłowa siebie wydusić, nie? Tak samo było u ciebie. Nie mieliśmy takiego jakiegoś kontaktu, mieliśmy na koncertach, pogadaliśmy zawsze, wiesz, częściej to prąd gdzieś tam płynął we mnie i tak dalej, to połowę rzeczy nie pamiętałem, ale kurde bele, przyjechałem do Łukasza tutaj do studia, do Twoje The Fertipping Studio. Polecam każdemu, kto tutaj jest w Holandii i tak samo mnie spiął, nieprzygotowany, w ogóle tekst napisany dzień wcześniej i chciałem zabłysnąć, no nie udało się, zawinąłem stamtąd. Czyli po prostu pojechałem, zrobiłem to innym razem, gdzie indziej, w innym studiu, tyle. A propos drugiej płyty... Druga płyta co? Druga płyta już było tak lżej, miałem ją robić w ciemnej strefie, ogólnie zakładałem, że ona wyjdzie w ciemnej strefie, ale na ten moment wtedy Bonusa zawinęli niestety. I wiesz, wszystko stanęło tak naprawdę w ciemnej strefie. Pozdrawiamy Bonusa, podpisujcie petycję, jebać nie wiem, czy tam to wyjdzie. Polskie sądownictwo. Jebać pomówienia i polskie sądownictwo, dokładnie. I tą płytę miałem robić pod szyldem ciemnej strefy, ale Bonusa wtedy nie było, wszystko stanęło w miejscu. Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej i tak dalej. I gdzieś tam w pewnym momencie gdzieś ktoś mi zaproponował, że mogę to zrobić w stepach. Nie jako, że stepy mi wydadzą, tylko po prostu, żeby mi podesłał cały materiał. Oni sprawdzą i zobaczymy, co da się zrobić. No i powiedzieli, że nie ma problemu, mogą mi dystrybucję ogarnąć i tak dalej. Klipy polecam od nich z kanału. Umówiliśmy się tam na... Jacy goście tam byli? Kali? Kali, Dixony, pozdrawiam, TPS-ik, Fonosi, nie chcę zapomnieć o nikim, Boże Święty. Kali, Fonosi, TPS, Dixony. I chyba tyle, czy nie? Tutaj poczekaj, się... bo to zaraz będzie trzeba wyciąć chyba, nie? Macie płytę, tutaj nie ma nigdzie mojej płyty. Nie wiełeś. Żeby zareklamować. Puścimy wam tu kawałek... I Kacper HTA, przepraszam. Właśnie. Pozdrawiam Kacperka. Kacperek HTA, bardzo ważna postać. Daniela Mora właśnie z Kalim, który tam parę baniek wykręcił. No Kali wykręcił dokładnie parę baniek.
Już nie wrócą tamte dni, gdzie pięknie było w kółko, gdzie beztrosko żyło się. Nasz drugi dom podwórko, gdzie na ławkach inicjały lupą wypalane serca, czasy, w których mnie zawiści nie różniła nas moneta. Często wracam tam myślami, a się łezka wokół kręci. Teraz nasi doświadczeni wspominamy tamte sceny z młodych lat, pięknych lat, gdzie się kręcił wokół świat, wokół nas zero strat. Życie jak paleta barw, choć nie jedno z nas miało szczerze trudny start, to i tak pamięci garstka tego, czego teraz brak. Tych drobiazgów wartych wesen nie cofniemy tamtych chwil. Pozostało dalej iść i nie patrzeć zbytnio w tył. Tamte dni, piękne dni. Coś na temat tego teledysku chciałbyś powiedzieć? Co na temat tego teledysku chciałbym powiedzieć? W sumie to było tak. Ja Kaliego zaprosiłem w ogóle do całkiem innego numeru. To w ogóle było, siedzieliśmy tutaj w Holandii razem. Przed koncertem, czy po koncercie, nie pamiętam. No i mówię, dobra Kali, do mnie, czy się dograsz, wiesz, bez problemu, znamy się tam, że zodzi dłużej i tak dalej. Mówi, że mi się dogra, żebym podesłał jakiś numer. Ja mówię, dobra, to ci podeślę. Podesłałem mu numer, który też jest na tej płycie, Ta chwila, takie bardziej jakieś miłosne, jakieś tam uczucia, wiesz, zodzi. Kali powiedział, że spoko, że dogra ci do tego, później on to przesłuchał i powiedział, że jednak nie, że nie, ja tam nawinałem tak jakby od siebie, do jakiejś swojej kobiety i tak dalej, że jemu to zbytnio nie siedzi. A płyta już ogólnie była dana cała do grafika, już były te tytuły, za chwilę miała być tłoczek i praktycznie już preorder puścił, bo Kali się dograł na sam koniec. No i pamiętam, że siedzieliśmy z Felixem w studiu i Kali do mnie zadzwonił, mówi, mordo, no kurwa, ja się do tego nie dogram, nie mogę, wiesz. Ja mówię, ziomek, mówię, ja do Dawida Szynora już dzwoniłem, że już jest wszystko ogarnięte i że praktycznie już na okładce jesteś pod tym tytułem, co tu robić? Ja mówię, że zadzwonię do Szynola i że mi to ogarnie. Zadzwonię do Dawida Szynola, pozdrawiamy Dawida Szynola ze Step Records, ogarnął mi to. Przyjechał do studia, taki postresowany, jeszcze wtedy pamiętam, dziecko mu się rodziło, Kaliemu. Kobieta Sandra, pozdrawiam również serdecznie, była praktycznie już na rozwiązaniu, dziecko miało się urodzić lada moment. Kali przyjechał, mówi, no dobra ziomek, dawaj, puszczaj, co tutaj masz? I tak lecieliśmy te wszystkie numery, które były. To i ten jeden jeszcze numer miałem w zasadzie, nie? On był całkowicie praktycznie niezrobiony, wiesz, bez tego. Ja go miałem na płytę nie wrzucać. Mówi, dobra, dawaj, do tego zrobimy, nie? To zajebisty no, spontan. Tak, i zapierdolił na kolanie zwrotkę. Wbił, nagrał to. Zanim jeszcze nagrał, to mieliśmy problem, bo Felix nie mógł produkcja odpalić, coś tam się działo, stres, w ogóle godzina czasu. Okay, ja mówię, zaraz koniec, nie? Momentu. Tam kobieta mu chyba dzwoniła, Kali, mówię, ja pierdolę, zaraz pewnie jeszcze się zawinie, stąd nie pojedzie, ja mówię, jest koniec, nie? Ale udało się, wbił, zajebał jeszcze konkretny refren. No i tak to wyglądało. Nie, powiem wam szczerze, że dużo osób zawsze mnie pytało o ten kawałek, nigdy w życiu nie liczyłem na to, że on osiągnie tyle baniek. Nie? Ja wiedziałem, że jest Kali i wiedziałem, że w jakiś sposób mi to pomoże, za to jestem serdecznie mu wdzięczny i dziękuję, będę zawsze to powtarzał, bo jak mi ludzie mówią, ty, bo ty masz tyle milionów, to przede wszystkim od razu mówię, nie ja to nabiłem, tylko to nabił Kali. Nie zapominajmy, nabił to PSR, bo o producentach bardzo często się zapomina i bardzo mnie to wkurwia. Ludzie piszą w tych komentarzach, rozjebał ten, rozjebał tamten, wiesz, a gdzie rozjebał producent, wiesz, zodzi? Gdyby nie producenci, to byście akapeli słuchali, wiesz, i byłaby chujnia, wiesz. Są producenci, jest Paweł Sensi, który stworzył cały obraz, wiesz, jakiś tam pomysł, na, żeby zrobić, czyli dużo osób było odpowiedzialne za ten kawałek, ale wiadomo, Kali zrobił ten większy grobot, liczyłem. Kali wykręcił to wyświetlenie. Tak, no wiadomo, no ja się do tego przyznaję. Ja się przyznaję. Jest bardzo pełny ten kawałek. Jest pełny. Nie mogę powiedzieć, że to tylko Kali, bo tak jak mówię, byłem tam, jest tam PSR, jest beat, wiesz, zodzi, jest film, jest obraz, klip, czyli wiesz, drużyna, team, wiesz, zodzi, 4 osoby to zrobiły i wyświetliły, tak są wyświetlenia, nie? Liczyłem na 1, 2, 3, 4. Jak sobie spojrzysz na te wszystkie moje, na przykład klipy z tej drugiej płyty, no to masz, kurwa, przepaść. 17 baniek tamte dni, a tam już na przykład następny numer, bańki nie ma, wiesz, zodzi. No to wiadomo, co jest grane, tak? Jest promocja, dziękuję, jestem wdzięczny. Jeżeli kiedyś mi będzie dane moje solowe numery, że będą bańki wypierdalały i ktoś mnie poprosi, czy mu się dogram, zrobię to samo, wiesz, zodzi, pomogę. Tak samo mi pomogli, ja pomogę, wiesz, i tak powinno to wyglądać. Wydaje mi się, że nigdy nie będę się, wiesz, zodzi, jak mi Bozia da, że będę miał taki fame. Chociaż nie zależy mi zbytnio na tym. Co będzie, to będzie, zobaczymy. Ja pokażę od twojego rapu, jakie ostatnie płyty zapadły ci w pamięć? Nie słucham. Ogólnie właśnie wam powiem szczerze teraz, że od 2 lat, jak zacząłem robić tą płytę, praktycznie już będzie teraz 3 lata, to przestałem polskiego rapu słuchać, co nie znaczy, że nie wspiera. A w ogóle inną muzykę słuchasz? Tak. Ogólnie Francję bardzo zacząłem słuchać.
Ale hip-hop też. Hip-hop, tak. Francja, tylko w wyłącznie w sumie Francja. A jakieś kobiety, filmy? Nie. Tylko Francja i powiem wam szczerze, Gumbas właśnie Twonosu kiedyś mi to podpowiedział, że jeżeli chcesz jakiś tam progres w rapie zaliczyć, to inspirację czerpić tam zachodu, wiesz, zachodzi, to im bardziej będziesz tego słuchał, tym bardziej gdzieś tam będzie to ci w głowę wchodzić. I tak się stało. No. Wydaje mi się, że dzięki temu, że się osłuchałem tych francuskich rapów przez ostatnie 2 lata w samochodzie, na bieżąco, cały czas, wiesz, w domu gdzieś i tak dalej, na słuchawkach, potem chodziłem, napierdalałem w ogóle na sucho, freestylowałem sobie jakieś tam słowa swoje, wiesz, gdzieś po holendersku nawet, nie? Gdzieś sobie wyrobiłem teraz te flow i będzie je słychać na trzecie płycie, nie? Że nie będzie już tego Daniela Moro, na, to tam się o samochodem, kurwa, na tempomacie 120 cały czas, nie? Z Polski do Holandii. Tak wyglądają moje poprzednie 2 płyty. A teraz będzie, wiesz, przyspieszenie, zwolnienie, jeb. No i wiadomo, no gdzieś... I progres jest. Wydaje mi się, że jest. Dużo osób to mówi, ja się nie lubię chwalić. Ogólnie nie lubię sobie sam gdzieś tam, kurde, lajków dawać. Zobaczymy, płyta zweryfikuje, czas pokaże. A dużą rolę też odegrał tutaj Oliwierek, który jest moim realizatorem z DBH Studio. Bo to jest tak samo przejebany w ogóle raper. Z BOR, technicznie jest kotem, mega kotem, jest młody, wiesz, zachodzi za niedługo, będzie naprawdę o nim słychać. I on we mnie tak samo zaszczepił gdzieś tam taką młodą krew, nie? Bo inaczej jest, jak ktoś jest tylko realizatorem, a inaczej jak jest realizatorem i jeszcze jest raperem, wiesz, zachodzi. I na przykład ja wchodzę do kabiny, nagrywam, a on do mnie tak, ty, to jest chujowe. I mi mówi szczerze, nie? Dawaj, zrobimy to tak. I mi normalnie mówi tak. Mówi tak. I widzę, jaka jest zajawka u niego. I mówi, dawaj, zrobimy to tak. I on nawija. I ja widzę, że jak on się też tym jara, wiesz, i to mnie podbudowywuje, że ja wbijam do tej kabiny i on mówi, zrób to tak. I on wbija przed tym mikrofon i pa. Tu. Ja mówię, dobra, dzięki ziomek. Cenne rady trzeba sobie brać. Nie wolno się honorem unosić, że ty, bo ja kurwa 2 płyty zrobiłem już, co ty mi tu pierdolisz, wiesz. Ja taki jestem, że jak mi powie, mówi, ty, Daniel, to jest chujowe. No, kazałeś. Prosiłeś, że mówię, to będę mówił, zaprosiłeś. Sam jako realizator, to się teraz wygadam, w 99 przypadkach, jak mówię do ziomka, jak nagrywamy, ej ziomek, to jest chujowa, spróbuj i tak. Inaczej trochę, to nigdy, prawie nigdy nikt nie powie, a bo nie. Tylko zazwyczaj słuchają rady właśnie, dobra rada do realizatora jest bezcenna. Jeżeli ktoś ci daje dobre rady i są one cenne, to jak najbardziej trzeba sobie to cenić, bo wiesz, są dobre rady, szczere, nie? Nie sztuka jest, że pójdziesz nagrywać i będzie 5 chłopaczków i każdy ci powie, ty, zajebiste to jest, bo nie chcą cię uradzić, wiesz, że będzie chujowe. Zajebiście, jak ci właśnie powiedzą, ty, mordo, to jest lipa. Ja tak zawsze miałem właśnie z Felipe, z Fonosu, tak samo, pozdrawiam cię, ziomuś, że bardzo często mu wysyłam swoje prewki i tak dalej, nie? Mówię, Filip, kurwa, co byś tu zrobił? Mówi, no mordo, to jest na przykład chujowe, zmień ten wersję i tak dalej, wiesz. Na przykład potem dzwonię do tego, się pytam, też mi to mówi, no rzeczywiście chłopaki dobrze mi radzą, wiesz, zrodzi. Warto by może było popracować nad tym. W ogóle na trzeciej płycie też. Zwróciłem... Kiedy premiera trzeciej płyty? Nie wiem, nie będę mówił, bo druga miała być 2016, chyba była 2017 koniec. Także w tym roku, mam nadzieję, że w tym roku wszystko zależy od gości, wszystko zależy od tego, jak się producenci powyrabiają z aranżami. Jak goście? Na dzień dzisiejszy to zdradzę, że mała. Bo już mam jego zwrotkę, już jest zaaranżowana, praktycznie numer gotowy pod Mix Master. Pozdrawiam Bartka, Kozak numer. Będzie klip do tego bardzo życiowy, bardzo poważny. W ogóle bardzo, bardzo poważna ta płyta będzie w rządzie. Nie będzie smutów, będą też wesołe numery, ale będzie taka wyjrzała, że tak powiem, nie? Będę tam gdzieś ja, będą tam moje gdzieś tam kurde bele przeżycia, wiadomo, ale będą to takie przemyślane słowa. I no zobaczymy, gdzie dobrze. Może na czyją płytę czekasz z tych, co mają wydać w tym roku płyty? Ale z polskiego rapu? Z polskiego. Kurde, no nie mam naprawdę pojęcia, bo nie słucham polskiego rapu. Wiesz, śledzę tam znajomych i tak dalej, jak mi jakąś tam płytę zajadą, wiesz, to śledzę. Na YouTube, jak coś tam wyskakuje, czy na Instagramie, wspieram, udostępniam, ale tak, żeby się skupiać i śledzić, kto kiedy coś wydaje, jakąś płytę, to nie bardzo. Nie bardzo, nie wiem, nie nadążam, może nie mam na to czasu. Nie, no jednak w Holandii ten czas kurde szybko pływa, tym bardziej jak się ma dwójkę dzieci, pasję i próbuje się dążyć do celu. No jeszcze w międzyczasie, wiesz, firma, utrzymywanie tego wszystkiego, zajmowanie się domem, dziećmi, wiesz, i że jeżdżę do Polski, tak samo muszę znaleźć sobie lukę. Jak jadę do Polski i zostawiam tutaj rodzinę, 2 dzieci, staram się zawsze, żeby ktoś przy nich był, bo wiesz, nie szukam, nie zostawić 2 dzieci i żony w domu, samym, wiesz, bo gdzieś tam, nie wiem, może to jest jakaś taka faza w głowie i tak dalej, ale no... Staram się o to, żeby dbać o nich jak najbardziej, no i wiesz, wyjeżdżam, zawsze muszę im zrobić tak, żeby było albo teściowa przyjechała, albo ktoś z moich rodziców po prostu, wiesz, moja kobieta oczywiście jest
jak to powiedzieć? Zaradna. Zaradna. Pozdrawiamy żonę. Pozdrawiamy moją żonę, jest zaradną kobietą. Radzi sobie świetnie z dwójką dzieci, z wychowaniem i tak dalej. Ale wiadomo, jako facet to wiesz, gdzieś tam swoje fazy mam takie, że jak jestem w Polsce 1300 km od daleko, to wiesz, różnie to bywa. Wiesz, że wszystko się może stać i plułbym sobie w mordę, jakby nie daj Boże odpukać, coś się wydarzyło, a mnie by nie było, to wtedy bym sobie zarzucał tę całą winę, rzucał na siebie, wiesz. Także jest to trudne, nie? Znaleźć tą lukę, jedziesz tam do tej Polski na tydzień, na dwa tygodnie, w międzyczasie gdzieś tutaj cały czas praca, którą ja wykonuję tutaj w Holandii, ona cały czas gdzieś tam idzie do przodu, mam pełno telefonów i no ciężko jest to ogarnąć, ale jakoś sobie póki co daję. Nie masz czasu na inne pasje? Nie ma takiej opcji, nie ma, chciałbym, no nie, no od czasu do czasu tam pobiegam, na siłownię sobie trochę pochodzę, ale to tak tylko dla siebie, dla zdrowia. Tak to ogólnie to nie ma takiej opcji, żeby teraz już coś jeszcze poważniej w sporcie działać, bo no nie, te lata już się nie nadaje chyba, wiesz, chodzi do bicia chłopa, to nie sztuką, nie zwierzysz. Nie, no wiesz, już 33 lata to myślę, że już nie te kości. Tak mi się wydaje przynajmniej. Źle ci się wydaje. Tak, możliwe. 35 i walczę, cały czas walczę. Coś od ciebie chciałbyś jeszcze dodać, Mordo? Jakieś plany? Jakie plany? No plany zrobić tą płytę. Jakieś koncerty się szykują do finału? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia nic o koncertach, supportów żadnych nie grałem, gdzieś tam odmawiałem ze względu na to, że nie miałem czasu. Z drugą płytą tak samo miałem propozycję zagrania w Polsce, paru koncertów, miałem maile, ale po prostu nawet nie byłem w stanie odpowiedzieć, ile bym chciał za to dostać pieniędzy, no bo gdzieś tam jakiś musiałbym przelot liczyć, przejazd, więc odmawiałem i powiedziałem, że na tą chwilę nie czuję się zbyt mocny nawet, żeby grać tam w Polsce i jechać. Poszło w zapomnienie, skupiam się na trzeciej płycie, zobaczymy co będzie. Jeżeli wystrzeli, to wystrzeli, jeżeli nie, no to się nie będę załamywał, będę robił to dalej, bo to robię z pasji. Moim w życiu priorytetem jest rodzina, dzieciaki, wiesz, na dzień dzisiejszy, wiesz, to wszystko co mam, największy sukces jaki osiągnąłem, to nie, że jest złota płyta z singla Skalim, tylko największym sukcesem jest to, że jest to moje sam wizodzi i podołałem temu, stawiłem czoła. Jako 18-latek wyjechałem do Holandii, zacząłem zarabiać u siebie pieniądze, wiesz. I tyle, dałem radę, wiesz. I to jest dla mnie priorytet, nie? Dążyć w tym, utrzymać to na takiej stopie jak jest, przetrwać każdą burzę, jaka jest, nie załamywać się, wyciągać wnioski, uczyć się, także, tyle, bo być sobą i żyć w samym sobą zgodzie. Jak chcecie sprawdzić Daniela Moro, tu wyskoczy jego Instagram, my zapraszamy was. Zapraszamy na Instagram Daniel Moro, followujcie. Jak chcecie, jak nie chcecie, nie musicie followować. Dla każdego, kto udostępni odcinek Real Talk, mamy do wylosowania płyty Trevor Skills. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Sprawdzajcie poprzednie odcinki, sprawdzajcie następne. Konkretni goście. Dzięki, Mordo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Hello. W ogóle jak to możliwe, że czarny Polak. To się stało. Jak to się stało? Kurczę, jadąc tutaj dzisiaj zastanawiałem się właśnie, czy mnie o to zapytasz. Kurwa, nie. Kurwa, zajebiście, że o to zapytałeś, bo może, kurde, moje życie po tym odcinku, kurwa, Real Talk stanie się łatwiejsze. A więc stało się to tak, że urodziłem się w najpiękniejszym mieście, kurwa, na świecie, w Sosnowcu.